Cześć. A dzisiaj mam taką konstrukcję, którą zanabyłem no, już jakiś czas temu na jednej z aukcji. Kupiłem zestaw tam iluś kudek Made in USA, także tutaj mamy oryginalne konstrukcje zza oceanu. I w ogóle powiem wam, że trochę byłem zdziwiony, bo tak sobie teraz sprawdziłem, co znaczy Slaymaker. No i to jest zabójca, ta nazwa tej kutki. Jeżeli się mylę, może ma inne znaczenie, to prośba, dajcie znać. No ale dobra, w krótkim, mam nadzieję, dzisiaj materiale zaprezentuję wam, dlaczego nie warto patrzeć na konstrukcję z tak na przykład wyciętym kluczem, który może się wydawać dość ciekawy, oryginalny, a najczęściej, nie mówię zawsze, warto to sprawdzić. Chodzi o to, że te wycięcia w kutce to są po prostu puste przestrzenie, te takie wysokie elementy klucza, a te wcięcia to są te blaszki, które w tym miejscu po prostu są. Z nimi w ogóle nie trzeba gadać. Wystarczy przekręcić konstrukcję na końcu zamka. Po prostu jakbyśmy mieli, no, można nie to, że nieco, ale zupełnie inne wycięcie klucza, no to byśmy nie mogli obrócić go w zamku. Wiecie, on też ma kształt taki, że w jedną stronę chce gadać. Tak działa ten klucz. No jakbyśmy mieli go, powiedzmy, tam gdzieś by nam haczyło elementy takie, no, budowy tej konstrukcji w środku, to byśmy nie obrócili cylindra. W zasadzie tam podejrzewam, nie ma tego cylindra, tylko sama końcóweczka jest do obrócenia, żeby to się nam udało. No i cóż, do tego możemy próbować wykorzystać takie narzędzia, ale to akurat jest zbyt, zrobię trochę bliżej, zbyt małe, zbyt wąskie i nie zagada nam z tymi elementami. No ale tu mam wcześniej kiedyś bardzo podobny klucz, miałem w łapach i po prostu wyciąłem, wyryzałem wszystko i zostawiłem tylko tą końcówkę. No i powiem wam, że nie mówię, że to nie wymaga odrobiny precyzji, ale możemy tą kutkę w ten sposób otworzyć. I wiele jest kudek, które mają taki mechanizm z takim kluczem, który wymaga tylko i wyłącznie tego typu klucz. Czy on jest dwustronny, czy jednostronny, wymaga tylko i wyłącznie poruszenia tym ostatnim elementem, w zasadzie zamkiem. I dlatego też uważam, że zobaczymy, to będę weryfikował w następnym materiale, pewnie trochę dłuższym, że te konstrukcje od widza Grzegorza, które przyjechały do mnie, one również mają bardzo podobny klucz, tylko dwustronny. Ja kiedyś w jakimś materiale coś podobnego otwierałem, pamiętam, że chyba Diablo Sword nazwałem to, z jakiegoś sentymentu na tego rodzaju klucze, sentymentu do tej gry Diablo 1, pamiętam, w Top Secret, jak to oglądałem i się bardzo Battle.netem interesowałem, a w Polsce nie było jeszcze internetu nawet. Dobra, nie paplam, te dwa klucze są w tych dwóch konstrukcjach podobne. Żeby nie było, to nie jest tak, że wszystkie kutki są aż tak kiepskie i ta konstrukcja działa podobnie. Jeżeli poczekajcie, nie żeby mi skłało, czy ta. Nie, ta nie, ta jest ściskowa. Dajcie mi sekundę. Odgrzebię kutkę. Tylko muszę jedną rzecz wziąć. Taką ciekawostkę, którą kiedyś. Kiedyś otwierałem i ona ma dosyć podobny klucz, oryginalnie nie mam do niej klucza, ale ona w przeciwieństwie do takiej konstrukcji, tej podejrzewam, ale to potwierdzę, ma dyski w środku. I tutaj to wycięcie na kluczu gada z dyskiem, który trzeba obrócić, żeby tą konstrukcję otworzyć. Jest film z otwarciem tej kutki, więc jak ktoś poszuka, to na pewno znajdzie mnie na kanale. Nie mam do niej klucza, ale tam właśnie trzeba było gadać z dyskami, a pałąk nacięty jest w wielu miejscach i te dyski trzeba poustawiać. I to jest dużo lepsza konstrukcja, jeśli chodzi o próby ataku, no niż ta. A jeszcze wam pokażę ciekawostkę. Te kowazne kilku pudełeczko jedno, które wyciągnąłem na dół. To jest ten nieoryginalny klucz i on się pokrywa kompletnie. Może nie to, że pokrywa. Jest inaczej wycięty. Tak? Jest zupełnie inaczej wycięty. Ale jak go przyłożymy jedno do drugiego, to zwróćmy uwagę, że idzie ustawić tak, że te wycięcia w jednym i drugim się pokrywają. Mówię o tych właśnie wyżłobieniach. Czyli wkładając do końca pewnie nie będę mógł otworzyć zamka, bo to wyżłobienie mi nie pozwoli tutaj, ale jest duża szansa, że tym kluczem bez takiego wycinania
również otworzymy tą kłódkę. No, tak, tak, tak. Więc tolerancja tutaj w tych kluczach jest tak wielka, że naprawdę mając kilka sztuk pewnie można większość tej konstrukcji otworzyć. Niemniej sama konstrukcja, sama kłódka jest naprawdę fajna. Rustlist to chyba chodzi o rdze, tak? Że nie pokrywa ją, jest odporna na rdze i faktycznie być może to jest jakieś stopoluminium, ale nie ma na niej rdzy. Jest bardzo ładna, więc ja nie będę psuł. Szymowanie nie wiem, czy jest... Znaczy wydaje się możliwe, ale pamiętam, że próbowałem włożyć szymy tak płyce i nie wiem, takich głębokich, no to niestety się nie udało to tej konstrukcji zszymować. Może niestety, nie niestety. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma właśnie... Tutaj nie ma wycięcia na żaden skobel, czy też skobel rygiel, więc to musi być gdzieś tutaj głębiej, trzeba się dostać. Dobra, nie paplam. Taka oto konstrukcja, według mnie bardzo ciekawa, fajna i ładna. Niemniej klucz pozostawia, oto jest ten, to jest od niej oryginalny klucz, przepraszam, wiele do życzenia, ale nazwa Slymaker, czy tam Slymaker, zabójca, no ja się nie spodziewałem, że takie znaczenie ma to słowo slay, to zabić, a właśnie ten może czyniący śmierć, czyniący zabójstwo. Taka ciekawostka. Dobra, nie poplam. Miało być krótko, a się rozgadałem i tu w ogóle się pojawiły konstrukcje przeróżne. Trzymajcie się. Cześć.